Nowy wątek, to było dosłownie wczoraj. W piątek szedłem z kumplami na browar. Zniknął alkohol, nie wierzy załoga. Ale nie, szczękę rozbiła podłoga. Zobacz, świat zwariował na Boga. Kierowca prowadzi prosto autokar. Kapa, nie chcesz z laskami gadać. Widzimy, jest tobie jakaś blokada. Przykre, bez browara, z kwitkiem. Jakoś bez alko się starać jest dziwnie. Fakry, trzeba sobie jakoś radzić. Halba za mandat już nie poradzi. To kpiny, kliny, wchodzimy z rana. Stawiny, prędzej kwiatki do podlania. Chyba ty na straty, do wyjebania. Ustaw na suszenie, bez wirowania. Hej, coś tu jest więcej nie tak. To jest światowy krach. Co mamy chlać? Powiedz, what the fuck? Wodę? Hej, coś tu jest więcej nie tak. To jest światowy krach. Co mamy chlać? Powiedz, what the fuck? Mam to w pompie, że w sklepach nie ma już alko. Przynajmniej sąsiedzi nie będą mi już żygać na balkon. Ta, nikt nie będzie chciał się bić na imprezach. No, chyba że tego pedzia meza. Nie będę już musiał oglądać tych mod przepitych. Co potem mają problem wrócić do domu jak ID. Nie tak ten będzie już, jak ktoś powie na zdrowie. No, chyba że odpali jointa i puści go w poszek. Nasz tego, który co weekend tak namiętnie wracał. Skrumaj ziomuś, już nigdy nie będziesz miał kaca. Możesz też być pewien, że jadą wśród ulic, nie wyjedzie ci na czołówkę żaden pijany ciulik. Takich tobie posmarował miodem i stracił do uli. Żeby w końcu zrozumieli, że są bałwanami jak w muli. Także lepiej przyzwyczaj się do Pepsi, bo już nigdy nie walniesz browara jak kiepski. Hej, coś tu jest więcej nie tak. To jest światowy krach. Co mamy chlać? Powiedz, what the fuck? Wodę? Hej, coś tu jest więcej nie tak. To jest światowy krach. Jak to, co jest, ziomki? Co wy gadacie? Coś mi się widzi, że trzeba mi będzie zmówić pacierz. A wobec takich faktów to już zahaczam o dramat. Bez dawki promili będę smutny jak strumnią sama. Bez alko? Nie da się patrzeć na połowę lasek w klubie. A drugiej połowy słuchać gry pierdolone Fidel na kubie. Pachnie mi to nie spirytem, ale zamachem na prawa. Co to za biba, kiedy na stole ogórki i dobrawa? Co za kraj? Oburzeni piją kawę ze Starbucksa. Do Sejmu wchodzi facet, który gustuje tylko w wackach. Samoloty parkują w częściach gdzieś u ludzkich w polu. I do tego kurwa mać właśnie zabrakło nam alkoholu. I tu ostrzegam, lepiej niech ktoś to szybko odkręci. Bo w emocjach raczej gwałtownie wzrasta słupek rtęci. Wiadomo przecież, że Polska nie tylko krzyżem stoi. W prawdziwym polskim domu powinien być alkoholik.